Siema, siema, czy to po tej strony? Dzisiaj mamy takiego Pachkoman. Bardzo fajna konfiguracja, ale niestety pan miał to nieszczęście. Widzicie to widzieć, ale kupił sobie go z dyskiem talerzowym. No i powiem wam, jest tragedia. Zobaczycie, jak ten laptop się uruchamia z talerzówką. Myśli, 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 jeszcze raz myśli. Piąteczka siódmej generacji, jakiś GTX-ik, a to myśli. Dlatego tutaj mamy taką fajną naprawę, fajną dla nas, bo jest i czyszczenie chłodzenia, rozbudowa RAM-u do 16 i taki Samsung Evo, który na pewno sporo da oddechu do tego komputera. No jak widzicie, on dalej myśli. I myśli. I wciąż myśli. Nadal myśli. O, jeszcze sprawdzanie dysku. Czyli coś z dyskiem nagradowodowym jeszcze do tego. No tak, nie dość, że to talerzowy, to jeszcze pewnie coś z nim nie tak. Czyli taki standard przy dyskach talerzowych. Z tego co zauważyliśmy, to tutaj nowe nasze. Jak już ktoś bardzo, bardzo chce, chociaż tam się w ogóle ich nie sprzedawać, przeżywają jakieś 2-3 lata max. Szkoda to w ogóle kupywać, montować. Szkoda pracy. Czekaj. No czekamy cały czas. Ura, pojawił się. Więc jak widzicie, naprawdę szkoda, szkoda czasu. Sobie go pozwolę wyłączyć brutalnie, bo na tym systemie nam naprawdę już nie zależy. Tutaj będzie i tak kopia danych do klienta na SSD-ka, więc bardzo fajna konstrukcja do odkręcania, więc dwie główne śruby, które zostają w tej górnej klapce, i tutaj naokoło mamy małe śrubki, które trzeba odkręcić, czyli jedziemy sobie po kolei. Tylko tak, pojemniczek sobie zostawię na te, to sobie wrzucę w dziurkę te śrubki do obudowy, bo tam później będzie tego dużo więcej. Jak wiecie, sortowanie śrubek to podstawa, żeby później się nie zastanawiać, co było od czego i dlaczego. No i tutaj musimy sobie podważyć, najlepiej nawet palcami to zrobić, pod palcach mi najlepiej czuć. I taką obudowę sobie ściągamy, odkładamy sobie na bok. I co, czego trzeba zacząć? Od baterii. Czyli takie białe śrubki zrobimy sobie z drugiej strony. I bateryjka tak do góry i lekko do przodu. Już ta bateria też powoli zaczyna puchnąć, jak widzicie, więc też już klient wie o tym, że będzie musiał ją wymienić. Ale stwierdzi, że no, potrzebuje jeszcze chwilę na zgromadzenie finansów, żeby
nie kupować jakiegoś chińskiego zamiennika, tylko kupić porządną baterię. Teraz tak, musimy sobie ściągnąć te klapki osłaniające głośniki, żeby dostać się do chłodzenia. Więc zrobimy tak. Tu sobie zrobimy prawą, tam sobie zrobimy lewą stronę. I te klapeczki powinny nam teraz, tak nie fajnie do końca, bo zachodzą, ale powinny nam tu wyjść na taki osłonka wentylatora. I teraz możemy sobie ściągać dopiero te maskownice, które są tutaj. Trzy śrubkach i teraz są śrubki tu. Tu jest czwarta, która to trzyma. Razem zwrócił uwagę na kolor tych śrubek. One też tutaj no niestety muszą wrócić na swoje miejsce. To jest kwestia długości tych śrub. Już teraz mamy bezpośredni dostęp do chłodzenia, więc zabieramy się za drugą stronę. I druga strona tak samo. Najpierw pokrywka. Dzięki, te wentylatory są tutaj brudne, bo wszystko jest do wyczyszczenia. Najlepiej sobie tak delikatnie podważyć w tamtą stronę. Ja to robię palcami, bo najbardziej ufam swoim palcom niż śrubokrętom. To sobie odkładamy. I kręcimy tą maskownicę, która tu jest. Mamy takie kieszonki, wrzucę sobie do kieszonki. Przydatna rzecz. Jeszcze będziemy musieli odpiąć tą taśmę. Przygotować. To jest taśma od zasilania, od gniazda zasilania. Kawałek plastikowego narzędzia będzie mi potrzebny. Hop. I ona musi przejść tu przez tą dziurę. Też trzeba o tym pamiętać później przy składaniu, żeby to przełożyć przez dziurę. Gniazdo można sobie nawet wyciągnąć, ale ja sobie je tu dam obok, nie będzie mi przeszkadzało. No to co, kręcimy śrubki dalej. Teraz tak, wentylatorki trzeba podkręcać. Zostało po jednej śrubie na wentylatorze. No i co, chłodzenie procesora i chłodzenie grafiki. Takie małe, czarne. Pamiętajcie zawsze docisnąć mocno śrubokręt, żebyście przede wszystkim dobre śrubokręty. My używamy akurat Wery. Nie wiem, ktoś może używać czegoś innego. Uważam, żeby ten śrubokręt naprawdę dobrze siedział, żeby tych śrub nie poobrawiać, bo wiele trafia do nas takich laptopów, gdzie ktoś wziął się sam za rozbieranie bez odpowiedniego sprzętu, odpowiedniego śrubokręta. Poobrabiał śruby, później przychodzi, a nie no, bo się obrobiły. Później trzeba kombinować, szlifierką nacinać, żeby te śruby odkręcić. Bo jak już ktoś obrobi śrubę, to wierzcie mi, nie jest to łatwe, żeby to odkręcić. Żeby to chciało grzecznie, że tak powiem, odejść. Dobra, teraz tak. Wentylatory można odkręcić. Może jakoś tam wielkiej tragedii to nie widzę, ale dobrze też nie jest. Tu jest to chłodzenie razem z dyskiem. Tu trzeba uważać na taśmę od matrycy. Ja sobie ją tylko podważę, nie będę jej rozpinał, ale ona jest tu zaczepiona. O, taki widzicie kanałek ma zrobiony.
Na wentylatorach nie wygląda źle, nie? Patrzcie, co się dzieje to. Mamy no 30% zabrane. Dobra, to teraz mała przerwa. Ja sobie to wszystko wyczyszczę i widzimy się za chwilę. Sprzęcik mamy oczyszczony. Bierzemy się za usuwanie past. To tutaj trzeba pozabierać wszystko. Najlepiej. Najlepiej jak się da. Rdzeń musi się świecić ładnie. Mógł przyjąć nową pastę. Dobrze by było, żeby był czysty, prawda? I to samo robimy sobie z chłodzeniem. Fajne miedziane chłodzenie. Coraz rzadziej niestety spotykane w dobrym sprzęcie, jeszcze tak, ale w budżetowych laptopach to zapomnijcie o miedzi, tam jakiś aluminium czasami się pokaże w trochę większej ilości, ale miedź nie, bo no bo co, no bo jest za droga, a że jest dobra, to już inna bajka, a że jest za droga, a jak ma być budżet, to ma być budżet, prawda? Padło, sobie to pozbieramy. Teraz tak, wymienimy sobie termopady na nowe. Od razu. Tłuste zostaje po tych termopadach, ja to zawsze też staram się przetrzeć, żeby tego tłuszczu trochę, widzicie, zabrać, żeby to prowadzenie ciepła było. Dobra, nasze padziki i pyk, tu jest raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj są trzy, bo to jest dolna część, tutaj są trzy ceweczki, które też są chłodzone, one są tak trochę dalej, więc damy tak troszkę dalej. I co, i zostaje nam tutaj ten fragmencik na cztery. 5 cewek, przepraszam. Coś mi się matematyka zawiesiła. Fragment one pod odcisku i tak będą tutaj się poukładają odpowiednio. No i co, aplikujemy naszą pastę. Pamiętajcie też, że pasty nie może być za dużo, wbrew pozorom wcale dużo pasty nie będzie lepiej skutkowało jak mniej pasty. No, najlepiej muszę sobie jakimś pędzelkiem albo czymś po
pomóc ją rozprowadzić tak w miarę równomiernie, żeby to było. Wcale im więcej pasty, tym nie jest lepiej. No to co, możemy przystąpić do składania naszego sprzętu. Nie, tu mamy jakieś parwole, trzeba to zmieść. I teraz tak, przymierzamy nasze chłodzenie. Musimy trafić tak w miarę, chociaż na te nasze dziurki tu. Żeby to nam się tu wpasowało prawidłowo. No to co, bierzemy się za skręcanie. I tak jak zawsze łapiemy sobie wszystkie śrubki po troszeczkę. Pół obrotu dosłownie, jeden obrót, żeby to wypozycjonować sobie. No bo jak widzicie, już zaczyna nam tu pracować ten docisk, więc można tego za bardzo skręcać od razu. Zrobicie naprężenie laminatu, no i wtedy może być dopiero kuku. Delikatnie sobie dokręcamy. Bez jakiejś wielkiej siły. Nie wiem, czy zauważyliście. Ja w ogóle nie używam tych elektrycznych wkrętaków. Niestety, ale ja nie mam do nich zaufania. Lubię czuć w ręce, że ja tą śrubę mam dobrze złapaną. Nawet czy przy odkręcaniu, czy przy zakręcaniu jest to dość ważne, bo nawet przy odkręcaniu, jeżeli źle złapiecie śrubę, no to obrobicie ją na trzech obrotach wkrętarki, czy jakiegoś tam śrubokręta. No i co wtedy? No i wtedy trzeba kombinować. No i co? Co jest pierwsze? Wentylator. Dobra, wsuniemy go tu pod spód. Wiemy tu wejść bez problemu. Tak. Przykręcimy sobie wentylatorek. Co ja zawsze robię? Jak przykręcam wentylator, to od razu go podpinam. Jakoś tak krzywo to siedzi. Dlaczego? Łatwo zapomnieć o podpięciu wentylatora. Kręcamy, tu kręcimy śrubki, tu to. I co? Później się okazuje, dlaczego on się grzeje. Przecież ja wymieniłem pastę. A się okazuje, że wentylator jest podpięty. Mieliśmy kilka takich właśnie przypadków. Nie wiem, czy żadną pastę wymieni w ogóle, ten lator się tak grzeje, w ogóle wentylator się zepsuł. A on co? No wtyczki po prostu nie podpił. No już zazwyczaj ludzie są tak wystraszeni, że już sami wtedy nie rozbiorą drugi raz, żeby sprawdzić, co się stało. Tylko przenoszą to czy do nas, czy do jakiegoś innego serwisu i z wielką paniką w oczach. Pamiętajcie, tylko spokój nas uratuje. Dobra. Teraz tak. Skrajna śrubka czarna. Poczekajcie. Na pewno te białe były tu. Dwa raz. Dwa. I trzy. Skrajna śrubka, ale to
maskownica. Musimy sobie troszeczkę unieść laptopa, tam założyć. To też pamiętajcie, to tak teoretycznie jest na wcisk, ale to ma lekko wejść. Musimy stryknąć, żeby przeskoczyły. Wiemy, czy takie dwa małe zabezpieczenia przy tym, nie wiem, czy to widać. I te zabezpieczenia muszą wskoczyć. Jeżeli to nie wskoczy wam tak delikatnie, ściągnijcie, zobaczcie, co pod spodem, gdzieś może coś podeszło, jakiś kabelek, coś. Bo te plastiki naprawdę są dobrze spasowane w tych laptopach. Warto nie połamać tego, bo później jest problem. Wierzcie mi, jest spory problem, żeby taki plasticzek sobie kupić później. No co, jedną stronę mamy gotową. Teraz bierzemy się za drugą. To idzie. Tu i... To idzie tu, to idzie tu. Czemu? To miało iść tu jeszcze. Dobra, podpinamy i układamy sobie kabelek tak, jak on nam tu, że tak powiem, powinien pójść. Pyk. I już. I już jest. No i co? Co? Skręcamy. Czyli białe śrubki do maskownicy. Nie, maskownica wentylatorów. Ciężko mi jest powiedzieć taki odlew, bo to jest jakiś taki aluminium, tytan, nie wiem. Na coś takiego to wygląda. I teraz zobaczcie. Trzeba bardzo zwracać uwagę, co się robi. Tutaj w tej dziurze coś jest. No teraz muszę to rozkręcić. Bo jak kręcę tę śrubę, to przekręcę przez to. Można przekręcić. Krętarka pójdzie jak w masełku. I się okaże, że co przewierciłem. No całe szczęście tylko jakiś kawałek osłony od gniazda, papierka, ale jeżeli by to była taśma, to jest po taśmie w tym momencie. Lepiej odkręcić te kilka śrubek, sprawdzić, co nam tam podeszło, a dopiero skręcać dalej. Pamiętajcie, niestety trzeba przy tym myśleć cały czas, co robimy, żeby to zrobić dobrze. Jeżeli nie możemy czegoś zrobić dobrze, to najlepiej tego nie róbmy. To moja filozofia życiowa. Niech to zrobi ktoś, kto potrafi to zrobić dobrze. O, co się tu stało? Czemu ten... Troszkę pasty nam poleciało skądś. Trzeba wyczyścić, się świecić. I maskownica lewego zawiasu. I tak samo analogicznie jak z drugiej strony. Pyk. Zabezpieczenia wskoczyły, więc z drugiej strony pewnie też siedzi dobrze. To możemy sobie zakręcać. Jak nam dobrze pomogło sortowanie śrubek. Ja się nie zastanawiam, czy wylosować tą śrubkę, czy tamtą. A te śrubki wbrew pozorom w tych laptopach mają różną, raz że grubość, dwa że długość. Już pomijając kolory, to grubość i długość jest tu kluczowa. Dobra, teraz sobie dołóżmy od razu ramy, sameczka,
na potrzeby instalacji. Ja sobie odepnę dysk, żebym nie musiał się tutaj bać o to, że przez przypadek nawet wsunę klientowi dane z tego dysku. To tak trzeba będzie go wypiąć stąd. Naciąć, żeby ten dysk wyciągnąć. Jest nasz Samsung Evo. Teraz tak, trzeba było czymś oczyścić tego dużego termopada, który tu jest. On trochę będzie jednak ciepło odprowadzał nam z tego dysku. Ja bym go chętnie czymś wyczyścił. Może spróbować kawałek ściereczki i alkoholu izopropylowego. Przytarli. O, dokładnie tak, to no ładnie zbierze z niego te proszki wszystkie. Dyski jakoś tam bardzo tragicznie się nie grzeją, ale jednak wydzielają trochę temperatury, więc już odparowało. Poczekamy chwilkę, niech to sobie spokojnie odparuje. I zakładamy nasz dysk lekko po skosie i tutaj sobie dociskamy. Ja już idę sobie znaleźć śrubkę, niestety, jeżeli dysku nie było, to śrubki też nie było. Cienki gwint, czy to jest grubszy gwint? To myślę byłaby ok, tylko nie wiem, czy gwint będzie odpowiedni. Nie, idealnie. Starajcie się też takie większe śrubki brać. Tu nie ma żadnej likty na to pole, przecież tu nic nie ten, a docisk musi być odpowiedni, bo ten dysk musi dobrze pracować. No dobrze, to możemy sobie założyć naszą bateryjkę. Pyk i pyk. I teraz skręcamy naszą bateryjkę. Zakładamy. I zobaczycie, jak wygląda to. Jak wygląda taka instalacja systemu. Jak mamy taki sprzęt po takim przeglądzie. Dla pewności przemierzmy sobie to wszystko. Teraz weźmiemy sobie dolną obudowę. Tak. Krateczki wszystkie to. Zaczynamy najlepiej od dolnych mocowań. To ma tak pstryknąć. Jak pstryknie, to ja sobie skręcę na te dwie śruby. No, muszę tu ustalić z klientem, czy ten dysk będzie tu zostawał drugi w środku, aczkolwiek ja nie polecam, bo zauważyłem taką zależność, że jeżeli mamy talerzówkę, mamy SSD zainstalowany na nim system, to o niebo lepiej chodzi, jak nie ma żadnego drugiego dysku wolniejszego od siebie w ten sposób, bo jeżeli mamy dwa dyski i one są równe prędkościowo,
To jest wszystko fajne, ale jeżeli tam się okaże, że jeden zwalnia, cały system też zwalnia. Podejrzewam, że to jest kwestia odwołań, które występują w systemie, żeby ten drugi dysk był cały czas wykrywany. Znaczy, pamiętacie, przy Windowsach 7 była taka informacja, że tam problemy z naprawianiem dysków, skrywały takie komunikaty. No to w Windowsie 10 on mieli jakby jakiś problem duży z dyskiem, żeby to ogarnąć. Musimy sobie wejść do BIOSa. A. No i co zrobiłem? W HP-kach musimy nacisnąć Escape przy starcie, żeby zobaczyć menu główne. Czy to będziecie widzieć teraz, ale powinniście to widzieć. Jakoś tam tak muszę zrobić, żeby to było widoczne. Muszę zrobić to w ten sposób. Jak naciśniecie Escape przy starcie, pojawią się główne menu. Wchodzimy sobie F10 do BIOSa. I tak, na początek musimy sobie wyłączyć tak zwanego Secure Boota, który jest włączony domyślnie. I to by było w sumie na tyle, bo UEFI mamy włączone, bo to było na 10, więc po przestawieniu, żeby zabezpieczenia startu dysku nie było, zaczyna nam już czytać tu i widać pendrive'a. To zrobimy tak, nie wiem, czy to będzie lepiej widać, czy nie. Tutaj nam się trochę światło odbija, może to jedno zgaszę. Będzie tylko tutaj z kamery. Czyli witam Was ponownie. Teraz Wam pokażę, jak komputer powinien pracować. O tym zrobiliśmy, jest zainstalowany już świeży system, więc będziecie widzieć, jak to funkcjonuje na dysku SSD i po takim wyczyszczeniu. No i jest gotowy, 30 sekund jest system uruchomiony, także dzięki, zapraszam na następne filmy. Do zobaczenia, hej!